Czasy się zmieniają. Można to zauważyć w sytuacji politycznej, rozwoju technologicznym, cenach paliwa i w designach superbohaterów. Artyści co jakiś czas zmieniają wygląd naszych ukochanych herosów, próbując odświeżyć ich wizerunek. Czasami robią to, by przyciągnąć nowych, młodych odbiorców, a czasem tylko po to, by pokazać, że zmarnowali pół życia na ASP. Niezależnie od powodu, większość tych redesignów spotyka się z wielką niechęcią ze strony fanów. Dziś pokażę Wam kilka dowodów na to, że fani mają rację mówiąc, że jeśli coś nie jest popsute, to nie warto tego naprawiać. Uwaga! Jako, że naśmiewanie się z filmowych redesignów jest zbyt łatwe, w tym filmiku ograniczę się tylko do komiksów i kreskówek. Lata 90. były czasem, kiedy to ekstremalne redesigny postaci były na porządku dziennym. Bohaterowie nagle stawali się agresywniejsi, bardziej przypakowani i jeszcze groźniej uzbrojeni. Niby fajny pomysł, szczególnie jeśli miałaby to być okazja do podrasowania tych bardziej zniewieściałych postaci. Robin. Niestety ta taktyka została zastosowana do wszystkich postaci, a w szczególności tych, które już były hardkorowe. Powiedzcie mi, jak można uczynić Wolverina bardziej hardkorowym? Odpowiedź: nie da się. A przynajmniej nie da się tego zrobić dobrze. W 93 w trakcie swojego starcia z Magneto, Wolverine został pozbawiony całego adamantium ze swojego ciała. Okazało się wtedy, że nie dostał swoich szponów wraz z projektem Broń X, ale uzyskał je wskutek swojej mutacji, której rozwój do tej pory był wstrzymywany przez jego metalowy szkielet. Logan zaczął nieoczekiwanie ewoluować i efektem tego był jego nowy design, który pieszczotliwie można nazwać dzikim Wolverine'em. Obrazek mówi sam za siebie. Z niewiadomych względów Warner Bros. W 2004 roku postanowił zrobić kompletny reboot kreskówki Batmana. Normalnie nie miałbym z tym żadnych problemów, jako że uwielbiam Batmana i nie mam go nigdy dość. Niestety, ta nowa kreskówka była zbyt odważna w zmienianiu kanonu i lore. Między innymi objawiało się to w redesignach postaci. Mógłbym na to pokazać wiele przykładów, ale postanowiłem użyć tylko ten najgorszy. The Riddler. Jak może pamiętacie, Riddler powinien być typem eleganckiego intelektualisty jak Taz, lub przynajmniej typem introwertycznego nerda jak w Gotham. Nie wiem jakim cudem twórcom tej kreskówki słowa intelektualista, elegancja i nerd skojarzyły się z Gotham w rajtuzach. Pamiętacie Lobo? Międzygalaktycznego łowcę głów, który przemierzał wszechświat na motocyklu? Wielką brodatą górę mięsa, obleczoną w skórę i masę ćwieków? Jedynego faceta w DC, który mógł się pochwalić, że spuścił łomot świętemu Mikołajowi? No to teraz mam nieprzyjemność Was poinformować, że go zrebutowali prosto w dupę. W New 52 Lobo jest przystojnym, eleganckim intelektualistą o smukłej budowie. Opis bardziej pasuje do jakiegoś księcia z bajki, prawda? No cóż, skojarzenie jest jak najbardziej na miejscu, bo jego origin nawet zawiera scenę niczy z disneyowskiego balu. Żeby kompletnie dobić fanów, w jednym z pierwszych zeszytów dochodzi do konfrontacji starego Lobo z nowym. Pojedynek oczywiście wygrywa piękny książę i szydząc podnosi do góry oderwaną głowę swojego poprzednika. Na pocieszenie mogę wam powiedzieć, że seria została anulowana po jedynym roku. Podobnie jak Wolverine, Batman też padł ofiarą hardkorowych redesignów lat 90. Na szczęście jednak nie splamił on dobrego imienia Bruce'a Wayne'a. Widzicie, w 94 miał miejsce pamiętny pojedynek Mrocznego Rycerza z Bane'em, wskutek którego ten pierwszy został sparaliżowany i przykuty do wózka. Batman został wtedy zmuszony do wyznaczenia swojego następcy i postanowił wybrać Jeana Paula Valé. Ten, jako że nie chciał podzielić losu swojego mentora, zabrał się za ulepszanie swojego stroju. Efektem jego pracy jest ten oto futurystyczny pseudo-rycerz. Powiem szczerze, już lepszy był Robocop, który wyglądał jak Honda Civic. W 2012 stacja Nickelodeon kupiła prawa do Wojowniczych Żółwi Ninja i na ich bazie wypuściła nową kreskówkę. Nie miał on do niej żadnych zastrzeżeń, dopóki nie przyszedł drugi sezon, a z nim Casey Jones. Jeśli nie orientujecie się w komiksach, Casey był samozwańczym obrońcą ulic, który za pomocą wszelakiego sprzętu sportowego spuszczał łomot przestępcom.
Był umięśniony, wysportowany i ogólnie przypominał metalową wersję Jasona Voorheesa. Więc jak można spieprzyć design takiej postaci? Bardzo prosto. Wystarczy zamienić ją w szczerbatego wypiertka. Ja wiem, że on miał być teoretycznie młody i w ogóle, ale na miłość boską on przypomina bardziej emo 12-latka. Jakim cudem niby pokonuje zawodowych zabójców tymi wątłymi ramionkami? Robi. Podczas swojej niekończącej się krucjaty, Punisher stanął do pojedynku z synem Wolverina, Dakenem. W trakcie tego starcia został poszatkowany na kawałki i zrzucony z dachu. Normalnie oznaczałoby to koniec dla Franka, gdyby nie to, że twórcy zwietrzyli cholernie zabawną grę słów. Szczątki Punishera zostały odnalezione przez Monster Squad z wampirycznym Michaelem Morbiusem na czele. Ta oto grupa postanowiła poskładać Franka do kupy na wzór Frankensteina. Frankenstein, kapujecie? To by było na tyle, jeśli chodzi o najgorsze redesigny. Jeśli pominąłem jakiś ciekawy przypadek, to dajcie znać. Z chęcią sam dowiem się czegoś nowego. A póki co, do następnego.